teraz. Było mnie zdecydowanie więcej, dokładnie 132 kg i pewnego dnia, kiedy wszedłem na trzecie piętro na spotkanie ze znajomymi i musiałem poczekać chwilę, żeby wyrównać oddech, powiedziałem sobie, że tak dalej być nie może. Nie będę tracił czasu na wyrównywanie oddechu. I tak rozpoczęła się dosyć długa droga, żeby dojść do wagi, którą mam dzisiaj, to znaczy mniej więcej 50 kg mniej. Oczywiście droga, na której wspierało mnie bardzo wiele osób, droga, która mnie bardzo wiele nauczyła, przede wszystkim tego, że nie na wszystkim się znam, że powinienem dać się poprowadzić innym. Poza tym nauczyłem się tego, że warto zrobić coś dla siebie, a przede wszystkim powiedzieć sobie, że jestem w stanie tego dokonać i że nie jest to dla mnie za trudne. Tu jest początek. Jeżeli powiemy sobie, że mogę to zrobić, to rzeczywiście będę mógł to zrobić, będę mógł to osiągnąć. Jeżeli będę startował z pewnymi wątpliwościami, czy to jest możliwe, czy nie, boję się, że wtedy startujemy trochę z zaciągniętym hamulcem i efekty będą mizerne. Tak zaczęła się droga, która doprowadziła mnie do przebiegnięcia już kilkunastu maratonów i ultramaratonów i półmaratonów. Natomiast nie o bieganie tutaj w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć sposób na siebie, który uświadomi wam i pozwoli wam żyć tak, że będziecie rano otwierać oczy i dziękować, że się obudziliście. Pamiętam ten czas sprzed kilku lat, kiedy wstawałem rano i byłem zmęczony na początek dnia. Dzisiaj zupełnie jakby tamto życie się zmieniło. I jeszcze jedno, to powinno ucieszyć wszystkie panie, ale nie tylko. Przyszedł taki dzień, kiedy spakowałem wszystkie swoje ubrania do worka, wywiozłem do Caritasu, prosząc, żeby rozdali potrzebującym i musiałem sobie kupić całkiem nową garderobę. Wszystkie rzeczy musiały być nowe. Kto z nas nie chciał mieć nowych rzeczy w swoich szafach? Więc to też jest argument, że warto. To też jest argument taki, który pokazuje nam, że rozstajemy się z tym starym człowiekiem, a zaczynamy jakby nowe życie, nowy etap w naszym życiu. I wiem jedno, nigdy nie jest za późno na ten nowy etap. Jedną z tych mądrych osób, które mnie wspierały, była dietetyczka, która pewnego dnia, kiedy ja chciałem się dalej bardzo mocno odchudzać, powiedziała: nie, teraz się żegnamy, teraz dostałeś ode mnie to, co potrzebujesz, sam teraz zadbaj o to, żebyś mógł utrzymać to, co osiągnąłeś. Mogłem zadbać tylko w jeden sposób, oczywiście odżywiając się w sposób zdrowy i racjonalny, ale z drugiej strony wprowadzając aktywność fizyczną. Zaczęło się od pływania, od jazdy na rowerze, potem było bieganie, spacery. Dzisiaj mogę powiedzieć, że uprawiam różne dyscypliny sportu. Oczywiście bieganie jest tą, która mnie najbardziej wciągnęła, bo jest to element rywalizacji. Natomiast nie każdy z nas musi biegać. Natomiast warto, aby każdy z nas się ruszał. I ten ruch, nie ukrywam, wpływa nie tylko rewelacyjnie na nasze ciało, ale ja mogę to powiedzieć, wpływa świetnie na ducha i na psychikę. A na co dzień, jak widać, jestem księdzem katolickim, więc można mnie spotkać w różnych kościołach, nie tylko na Dolnym Śląsku, ponieważ nie jestem przypisany do żadnej parafii, a posługuję jako rzecznik naszej diecezji. Ten puchar zresztą o tym świadczy, ponieważ w ubiegłym roku udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski wśród księży w półmaratonie. I chciałem powiedzieć, że to bieganie i aktywność fizyczna to wcale nie dla tych medali, ale dlatego, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch i kiedy człowiek wstaje rano i może dziękować za to, że dostał nowy dzień i czuje się świetnie, to jest najlepszą nagrodą i najlepszym medalem. Nie każdy musi biegać maratony, ale każdy powinien znaleźć sposób na siebie i tego wam wszystkim życzę. Spojrzymy na aktywność fizyczną jako kompleksowe podejście do swojego zdrowia, bo dzięki temu zaczniemy zwracać uwagę na to, jak się odżywiamy, jak się regenerujemy i jak śpimy. Może właśnie aktywność fizyczna będzie pierwszym ogniwem, które sprawi, że poczujemy się lepiej i zaopiekujemy się sobą. Są takie chwile, kiedy trzeba pozostać w domu i niestety ze względu na epidemię koronawirusa takie momenty także w tym roku mnie spotkały. I takie programy jak 8 tygodni do zdrowia są rewelacyjną receptą na ten czas, kiedy nie mamy możliwości wyjścia i pobiegania czy spędzenia tego czasu aktywnie poza naszym domem. Więc bardzo serdecznie polecam, mi uratowały kondycję. Przed każdym treningiem spotkanie z naszą fizjoterapeutką Asią. Po treningu widzimy się z naszym lekarzem i psychologiem.
Zapraszamy do wspólnych treningów. Oczywiście, jak tylko przyjdzie moja kolej, będę miał taką możliwość, zaszczepię się przeciwko COVID-19 z tysięcy powodów. Przede wszystkim dlatego, że tego wymaga dobro wspólne. To znaczy, mówi się, że pewna grupa ludzi i dosyć ogromna część populacji musi się zaszczepić, żeby to miało sens, więc nie chcę być tym, który sabotuje działania innych. Poza tym moja praca polega na tym, żeby się z ludźmi spotykać. Często są to ludzie starsi, więc nie chciałbym być przyczyną choroby, a już nie daj Boże utraty życia przez kogokolwiek. Sam mam starszych rodziców, namówiłem ich do szczepień i też się chcę móc z nimi spotkać. A poza tym, co wydaje mi się jest dla mnie też osobiście bardzo ważne, chcę dalej móc biegać, spotykając się z innymi biegaczami, a szczepionka przypuszczalnie otworzy mi do tego drogę. Wy ćwiczcie dlatego, że chcecie to robić. Tak naprawdę, na koniec, zawsze najważniejsze jest wasze zdrowie. To jest jedyna rzecz, której nie kupicie za żadne pieniądze.